Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej wspaniałej gry. Tutaj mam jakiegoś kolesia, mam nadzieję, że się zgodzi ze mną pojechać. To wyzwanie... Zobaczymy, czy ktoś zaakceptuje to zaproszenie. Nie wiem, czy oni mają to włączone. Ktoś ma naprawdę bardzo fajnie streamingowanego Mustanga. O! Ktoś zaakceptował, zobaczcie. Raz do ekipy go dodało. Ale mój Dodge jest lepiej stuningowany od tego Mustanga, ale powiem wam, że no naprawdę bardzo mi się podoba ten Mustang na tym tuningu wyczynowym, przepraszam chwilę. Wygląda bardzo fajnie. Mam nadzieję, że sobie pojedziemy tutaj zaraz. Misję frakcyjną. Ona trwa od 10 do 60 minut, ale powiem wam, że no myślę, że przejadę ją szybciej z tego względu, że mam dosyć szybki samochód. Oby tak było. Okej. Ile właściwie kilometrów tu trzeba przejechać? Nie mam pojęcia. Ale nie będzie mi teraz smutno, no bo właściwie ten koleś mnie tutaj znalazł gdzieś na mapie. Ja sobie stałem, wyszedłem do pulpitu, zmaksymalizowałem grę i on się tutaj nagle gdzieś koło mnie pojawił i po prostu zaczął trąbić. Zobaczcie, mamy tutaj wersję wyczynową Hammera H1 Alpha. No to jest masakra. Kurde. Chciałem się spojrzeć. Boże, jak to wygląda. To naprawdę nie jest fajna sprawa. Wow. Jakieś małe lagi. Małe. Troszeczkę nawet duże takie. Dobra, musimy przejechać przez 30 checkpointów. To jest jednak trochę. Mam nadzieję, że nie będzie się to ciągnęło w nieskończoność. Że was nie zanudzę. Opowiadając o moich wrażeniach z tej gry, jak zawsze. Ja widzę, że gracze, z którymi mam tutaj do czynienia, chodzi mi o tych komputerowych, mają naprawdę nieźle stuningowane te swoje maszyny. Ja w zasadzie jestem do tyłu, można powiedzieć, a myślałem, że całkiem nieźle mam stuningowanego tego mojego samochoda. Oj. No dobra, jestem trzeci. Super. Tutaj w Dodge'u jest taka opcja, że najlepiej tu w ogóle, jak się chce dodać nitro, to wrzucić od razu piątkę, bez znaczenia, czy macie, nie wiem, dopiero dwójkę czy co, bo wtedy się najlepsze przyspieszenie łapie. Jak ja wbiję sobie nitro, mając powiedzmy dwójkę czy trójkę, samochód zacznie mielić, a biegi się nie zmieniają tak szybko. Więc to jest problem, który próbowałem jakby zlikwidować i on też troszeczkę zanika dzięki temu tuningowi. Im wyższy tuning, tym lepiej samochód reaguje na to nitro i wcześniej zmienia te biegi. Oj! What the f... Co to miało być? Przecież nawet nic nie dotknąłem. Ale na szczęście ten kierowca, który jest przede mną, też się rozwalił. Więc myślę, że go podgonimy tutaj, co? No jak mówiłem, bardzo lubię kamerę z maski właśnie w tym Dodge'u. Sprawdzałem sobie jeszcze inny tuning dla tego Dodge'a, konkretnie chodzi mi tu o maskę. Sprawdzałem, jak wyglądają inne i powiem wam, że strasznie denerwują mnie wloty powietrza, tak to się profesjonalnie nazywa, nie jestem pewny. To na masce w każdym razie, zajebiście to wygląda oczywiście, ale ten drugi wlot, który jest tutaj do dyspozycji, oj, w tych częściach dostępnych dla Dodge'a, nie jest zbyt atrakcyjny, jeśli się jedzie właśnie na kamerze z maski, dlatego sobie go usunąłem i mam ten standardowy, który moim zdaniem prezentuje się lepiej. Teraz widzę, że dynamicznie zmienia się pora dnia w The Crew. I... no mamy taki, można powiedzieć, wieczór późny. Powoli zachodzi słońce chyba, no bo poranek to raczej nie jest. Czyli prawdopodobnie będziemy jechać sobie w nocy. Nie mogę dogonić tego pierwszego gracza, on bardzo dobrze tutaj sobie radzi. Z tyłu coraz wyższy, a no tak, koleś za mną, ten, który, ojej, dołączył do mojej sesji, what the fuck. Ma 50 poziom, a ja mam tylko 41. Nie wiem, dlaczego ja pomyślałem, że on ma niżej, gorzej stuningowanego tego swojego Mustanga niż ja Dodge'a. Przecież ja mam 660, a on ma 759 punktów, więc tutaj nie ma dyskusji w ogóle, jego samochód jest szybszy. Z ludzkiego punktu widzenia. Jest teraz, jeśli patrząc na punktację, zaraz za mną. Nie widzę go jeszcze na mapce. Nawet jak sobie ją powiększę. Także jest kawałek za mną mimo wszystko.
ale wiem, że w tych wyzwaniach czy misjach frakcyjnych bardzo trudno jest dogonić jedynkę. I mam z tym problem, aby właśnie wygrywać. I to jest fajna sprawa, bo rywalizacja dzięki temu jest na wysokim poziomie. Ja tu gadu gadu, a zobaczcie, mamy już szósty punkt, więc myślę, że to wyzwanie minie nam dosyć szybko. Oj, 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 denerwuje mnie tylko jedna sprawa, że ci co jadą, ci nasi przeciwnicy komputerowi, oni nie są wrażliwi na te obiekty na drodze, lampy i inne rzeczy, które tam gdzieś strącają, a my to po prostu dużo prędkości na tym tracimy. To mnie naprawdę boli. No ale trudno. Przynajmniej jest ciekawa rywalizacja. A Aston się ciągle tutaj ze mną bije. Nie wiem, czy uda mi się go zgubić. Widzicie, co teraz było? Wcisnąłem, chciałem wam to pokazać. Wcisnąłem nitro do końca, mimo że miałem chyba trójkę albo dwójkę. Trójkę chyba. I samochód zaczął tam boksować ostro. I nie zmieniały się biegi i traciłem nitro. To jest właśnie minus tego samochodu, tego modelu w The Crew, ale to się, tak jak mówiłem, poprawia wraz z tuningiem. Tego efektu nie ma na przykład w... A, ty dziadu. Tego efektu nie ma w Skyline'ie, którego zrobiłem na wersji na ulicę, czyli wersja uliczna mojego Skyline'a, ale się rozwalił ten z tyłu. Tam po prostu wciskamy nitro i te biegi się zmieniają bardzo ładnie. A tutaj dopiero na piątce czuć to przyspieszenie, które daje nam nitro. No i też problem jest na zakrętach. Muszę tu ostro hamować. To jest fajne właśnie, to jest moim zdaniem fajne, bo każda prosta to wiecie, takie nagle turbo doładowanie. Oj, wyleciał ktoś chyba. I to ten, i to ta Alfa Romeo 8C Compensione. I mam teraz problem z Astonem. Ale Aston jest gorszy od tej Alfy, z tego co widzę. Ma gorszy samochód. Troszeczkę ma nawet gorszy samochód, ale nieznacznie. To jest różnica 6 punktów. A ten gracz, który dołączył do mojej ekipy i do mojej sesji, został całkiem z tyłu. Także ja podejrzewam, że ten mój Dodge jest naprawdę bardzo dobry. Już na tym tuningu, który teraz posiadam. Wow. Zobaczcie, ja używam tego nitra tak na raty. Staram się unikać boksowania kół, które słychać gdzieś tam za mną. Tak, aby jak najwięcej prędkości uzyskać z wyczerpania mojego nitra. Wiecie, to jest istotne moim zdaniem. Zmieńmy sobie na razie na chwilę kamerę na tą z kokpitu. Chociaż niespecjalnie lubię ją w tym samochodzie, bo troszeczkę jednak ta maska mi przysłania. Widok z przodu to jest nieco kłopotliwe, ale da się jeździć, no jak jest taka prosta droga jak tutaj, to jest całkiem spoko. No i bardzo fajnie oczywiście te kokpity w The Crew wyglądają. Chociaż niektórzy narzekają na... O! Niektórzy narzekają na lusterka, że są po prostu... No po prostu ślepe, tak? Okay. Zobaczcie, mamy tutaj tak, tunel aerodynamiczny. To jest zajebiaszcza sprawa w tej grze. Możemy naprawdę sporo prędkości dzięki temu zyskać, że będziemy za kimś jechać i warto to wykorzystywać jak się da. O, zobaczcie, jechał po poboczu, rozwalał obiekty, w ogóle nic nie zwolnił, jak jakiś super przyspieszający czołg. Tak po prostu sobie przejechał. To mi się nie podoba. No dobra, spróbuję tak do niego dojechać, aby złapać ten tunel. Oh. Chociaż ciężko się zbliżyć do niego naprawdę. Pisaliście mi, że Alfa, która właśnie jest z przodu, bardzo dobrze sobie radzi w wersji wyczynowej. Wiecie co, mi ten samochód jakoś niespecjalnie się podoba. Nie jest brzydki, ale są naprawdę lepsze samochody, które chciałbym mieć w swojej kolekcji, w swoim garażu, niż ta Alfa. Trochę tam też kosztuje, więc na razie się wstrzymam z tym zakupem. Mam inne samochody w tej grze, które chciałbym sobie zakupić.
Na razie sprawę odkładamy na bok tutaj. W poprzednim odcinku mówiłem wam o ilości FPS-ów, czyli czy chcecie, aby dekru było w 60 FPS-ach czy w 30. Dla mnie to nie ma różnicy, ja mogę nagrywać tak i tak i obrabiać to, renderować tak i tak. Kwestia tylko dla was, no bo tam wiem, że 60 FPS-ów na YouTubie niespecjalnie działa na trochę gorszym sprzęcie, mam tu na myśli oczywiście komputery. Po prostu nie uciągną tego, no co tu dużo gadać. No i też potrzebują te filmy lepszej przepustowości łącza. No i tak naprawdę nie będę was tu ukłamywał, ale YouTube jeszcze właściwie dopiero zaczyna działać z tą rozdzielczością, tą jakością, nie rozdzielczością, 60 FPS-ów, tą płynnością obrazu. Więc no to jest jeszcze jakby w powijakach, to się dopiero rozwija. I myślę, że gdzieś tak za rok ta funkcja będzie naprawdę u wszystkich działała bardzo dobrze. Cholera, tam mogłem pojechać prosto. Myślę, że zyskałbym trochę na czasie. Pamiętacie wideo, w którym skusiłem strasznie w Skyline, gdzie pod koniec po prostu tej misji frakcyjnej wyprzedził mnie jakiś koleś. Ja po prostu tam bardzo skusiłem, bo pojechałem zupełnie inną nitką i oni mnie tam, ci moi przeciwnicy, wyprzedzili mnie strasznie. No i to był jednak problem, bo po 2 godzinach nagle okazuje się, że nic z tego nie będzie. Chciałbym tego uniknąć teraz, chociaż jak widzicie, znowu Alfa gdzieś tam do przodu wybiła i ciężko będzie ją dogonić, szczególnie na zakrętach. No, na zakrętach mój Dodge radzi sobie raczej miernie w stosunku do innych samochodów, jakie tu są. Ale za to proste, to już jest moc. No jak będę miał tyle punktów, co ta Alfa z przodu, to na pewno nikt mi już nie podskoczy. Okej, ostre zakręty, hamujemy ostro. Dobrze. Lubię, jak Dodge leciutko tak zarzuca, to jest takie fajne, jak możemy to wykontrować. Ja tutaj nie mam włączonych żadnych wspomagaczy, jeśli chodzi o trakcję. Można sobie oczywiście tam jakieś wspomagacze włączyć i to jest mega zabawa właśnie wchodzić w takie drifty, dajmy na to, leciutkie power slidy, chociaż traci się na tym czas, no nie ma co ukrywać. Ale się rozwalił, what the fuck. No nie ma co ukrywać, traci się na tym czas, niestety. I jednak trzeba unikać tych power slidów. Mamy dłuższą, prostą. Zobaczcie, jak ja podganiam na prostej Alfę. Dodge jest naprawdę niezły, jeśli chodzi o przyspieszenie. Już na tym tuningu. Okej, tu mamy ostry zakręt. Okej. Ciekawe, właśnie wykonując misje frakcyjne razem z kimś w ekipie, zdaje się, że dostajemy wszystkiego więcej. I doświadczenia, i gotówki. Także warto właśnie z kimś sobie działać. A teraz jest w ogóle jakieś takie wyzwanie społecznościowe polegające na tym, abyśmy właśnie zrobili sobie misję frakcyjną z jakimś tam pomocnikiem. Ale chyba od 2 do 5 pomocników naraz musi jechać w tej misji frakcyjnej, więc no niestety ja mam tylko jedynego, dajmy na to, pomocnika czy gracza po prostu. I opcja jest taka, teraz albo on, albo ja musimy dojechać na pierwszej pozycji w tej misji, żeby dostać kasę i oczywiście reputację. Okej, tutaj widzę, że będzie trzeba skręcać. Zerkam teraz co chwilę na minimapkę, nie chcę powielić tego błędu z odcinka ze Skyline'em. Po prostu pojechałem sobie po swojemu, po ludzku. No, a potem okazało się, że jedna klipa będzie z tego. Więc teraz trzymam się planu. Jadę tak, jak mi GPS pokazuje. Jadę tak, jak jadą ci gracze komputerowi. Mamy już 18 checkpoint. I idzie szybko. No, mam nadzieję, że nagle nie wyskoczy mi tutaj do następnego checkpointu 65 km, jak to bywało w niektórych wyzwaniach. Wszystkie po... Nie, to niedobrze, niedobrze. Jeszcze mnie Aston wyprzedził. God damn it! Ale tamten z przodu też gdzieś się rozwalił. On strasznie zwolnił.
Zobaczcie, jesteśmy i tak, można powiedzieć, zbici w kupie siła. Więc może uda się tu jeszcze coś zdziałać. Do takich wypadków, kraks, nazwijmy to, wolałbym unikać jednak, no bo to zabiera sporo czasu, ale zobaczcie, że tą alfę gdzieś tam podganiam teraz. Czy tu będzie prosta? Będzie prosta, ale przez las. No nic, zaryzykuję. O właśnie, można przecież powiększyć mapkę i zobaczyć, co będzie dalej, dalej z przodu. Zobaczcie, 350 km na godzinę i dalej przyspieszam, bo chyba właśnie złapałem tunel aerodynamiczny. 360 km na godzinę, moi drodzy, w Dodge'u. Wow! Ależ mnie wykiwał. To jest prędkość nie do pomyślenia dla tego modelu. No, wyobraźcie sobie, patrzcie, o, przejechał przez beczki jak gdyby nigdy nic, tak? A tak w ogóle jak gramy sobie z kimś, z jakimś tam graczem z sesji, to nie możemy sobie przerwać gry na ani trochę. I na ten przykład bardzo mnie teraz swędzi nos, będę musiał chyba zgolić wąsy i nie mogę się podrapać. Więc no, może spróbuję teraz oderwać rękę. Jak dobrze, dobra, już. Za mną jest ta alfa, ona też łapie ten tunel aerodynamiczny. Mam nadzieję, że wypadnie tu. Cholera, nie wypadła. Oj, i będzie zjazd z autostrady. Patrzcie, jak ja na to zwracam teraz uwagę. A, ja pojadę tu. Jednak pojadę trochę po swojemu. O, w dupę, źle pojechałem. Nie, bo to był checkpoint cholerny. Ja, dziękuję. Dobra. Byłem pierwszy, jestem trzeci, ale jeszcze jestem blisko pierwszej pozycji. Niedobrze, niedobrze się dzieje, że też ja nie zauważyłem tego checkpointa. Kurde. No nic. Trudno. Muszę sobie kupić perki na ulepszenie nitra, bo teraz jednak jest trochę słabo pod względem jego mocy. Ja tutaj mam perki na prowadzenie samochodu i ono jest tutaj ulepszone. Ile kilometrów teraz? Kurczę, krótkie są te checkpointy, więc myślę, że tak będzie do końca tej całej misji. Ależ ten Aston się rozwala, no za każdym razem. Alfa mi uciekła strasznie. Okej, tam mamy prostą. Podładuję sobie nitro. Tutaj jeszcze do końca i tam na prostej. O, ale go teraz zarzuciło, pięknie. Dobrze, dobrze, to jest moja szansa, to jest moja szansa. To jest moja szansa, zbliżyłem się znacznie. Zobaczcie, jak ja używam nitra w Dodge. Tak się powinno w Dodge używać właśnie nitra. No tu niestety nie mamy tej pieprzonej interakcji. Mógłbym oczywiście zmienić skrzynię na manualną, ale nie zawsze da się ogarniać wszystko naraz. W sensie minimapkę, wchodzenie power slide'em w zakręt i jeszcze w miarę jakąś tam dobrą jazdę. Rywalizację z naprawdę dobrymi przeciwnikami. Którzy mają jeszcze lepsze samochody niż my, przynajmniej lepiej stunigowane. Mój Dodge jest oczywiście najlepszy w grze. Dobra, trzymamy się tunelu. Ten tunel daje nam naprawdę więcej niż nitro, szczególnie w Dodge'u, no bo jak widzicie, z nitrem jest tutaj problem. Ależ zakręt, o rany. Ale pięknie wyszedłem z tej sytuacji, bo udało mi się wyhamować lekko driftem, wejść w ten zakręt. Nie wiem, czy uda mi się coś tutaj zdziałać. Naprawdę, gracz w Alfie Romeo jest fenomenalny. Oj! Jest fenomenalny. Źle mnie odbiło. Cholera. Rzuca w tym Dodge'u. Rzuca, niestety. Ale takie są uroki Dodge'a. Trudno. Ja już go będę sobie robił tak, żeby wymiatał. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Po prostu będziecie wiedzieli, czy tego Dodge'a warto kupić, czy jednak kupić coś innego. No pod względem przyspieszenia to jest kozak, ale prowadzenie to jest nie lada wyzwanie. Zresztą nie będę się powtarzał, na każdym moim odcinku dobrze to widać, że trzeba poświęcić sporo serca i uwagi dla tego mojego Chargera. A że ja mam ludzkie serce, ale moje ludzkie serce jest duże, to naprawdę samochód ma sporo tej uwagi. A ja sobie pojadę tutaj, po ludzku. Zobaczymy, co się stanie. Gra wybuchnie, czy nie? O, patrzcie, nie wybuchło nic. I jestem pierwszy. Ha, 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 ha. Idziemy przez most. Dobra.
Alfa jest zaraz za mną. Chciałbym teraz ustawić jaką wielką blokadę drogową gdzieś tam za mną, żeby to Alfa się tak rozwaliła, że szok. Albo, bo wiecie, taki motyw z Drivera San Francisco, żebym przełączył się do jakiejś ciężarówki i tą Alfę za sobą po prostu gdzieś tam rozwalił, zderzył na czołówę. No niestety nie ma tutaj takiej możliwości. Możemy się jedynie ratować jakimś graczem, który mógłby być tak dobry i nam pomóc, ale niestety on jest na 5. pozycji w lepiej stuningowanym Mustangu GT z 2015 roku i nie jest chyba w stanie dogonić czołówki, na której czele stoję ja. Jestem na czele czołówki, tak wam powiem. Boję się naprawdę tej Alfy. Ja wiem, że ona w każdej chwili i chyba na zakrętach właśnie mnie zaatakuje. Wiem, że w każdej chwili może mnie tutaj rozwalić. Ostatnie dwa checkpointy, moi drodzy. To już nie są przelewki. Zobaczcie, jak na złość mamy tutaj krętą drogę. Nie! No szkurde! What the fuck? Dobra, rozwalajcie się tam z przodu. Rozwalajcie się, pieprzone dziady. Dobra, skracamy leciutko. Jest katastrofa, co ten docz od pieprza. Dwa checkpointy, ile do następnego? 2 kilometry, może się uda podgonić ich jeszcze, ale wątpię, jest naprawdę bardzo ciężko. To nie są przelewki, to nie jest Need for Speed. Oni nie będą hamować przed metą i nie będą na mnie czekać, aż ja sobie dojadę spokojnie pierwszy. Tutaj jest rywalizacja. Rywalizacja, którą musimy przetrwać, która musi nam pójść jak najlepiej. A w międzyczasie gracz, który dołączył do mojej sesji w swoim Mustangu, powoli mi gdzieś tam dogania. Okej. Teraz jak na złość, zobaczcie, same zakręty. Czy uda się... Nie, wątpię w to, wątpię w to. Jazda była naprawdę przednia, rywalizacja super... Ale zobaczcie, co się dzieje! Alfa wypadła z trasy! Niesamowite! Wow, co się dzieje? Ile kilometrów? Kilometr 66! Wow! Jestem na czołówce! Biję się z Astonem Martinem Vantagem! Ostatni zakręt! Co zrobi Aston Martin? Przepuścimy go przodem, użyjemy jego tunelu aerodynamicznego. I moi drodzy, ostatnia prosta! Nitro do końca! Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest, tak jest! Leć, 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 leć! Jest! Wow! Ho. O kurde! To było dobre. Alfa się we właściwym momencie rozwaliła. Czekam teraz na tego gracza, który był za mną. Czekam, czy dojedzie. Udało mi się to wyzwanie ukończyć. Zaraz zobaczymy, w ile minut. Mam nadzieję, że dostanę więcej kasy, ale jestem kurde pod wrażeniem. Naprawdę nie spodziewałem się, że uda mi się wygrać to wyzwanie, patrząc, jak czasami Alfa gdzieś tam na zakrętach mnie odstawia. Niesamowite wrażenie. Zobaczmy, ile kasy i w ogóle... Zobaczmy staty. Kurde. Pierwsza pozycja. Poziom wbity 42. Kontynuujemy. Czas 21:29. No kurczę, naprawdę nieźle. 24 tysiące baksów, reputacja 645, doświadczenie 9237 punktów doświadczenia. Bardzo fajny wyścig, ale naprawdę nie spodziewałem się, że uda mi się wygrać ten wyścig. Nie spodziewałem się tego, jak widziałem, co robi Alfa Romeo 8C. Bardzo dziękuję Nikolasowi, który ze mną jechał, chociaż no, nie pojeździliśmy blisko siebie. Może to i dobrze, bo lagi mogłyby tu nam trochę popsuć tą rozgrywkę. Patrzcie, ładnego, bardzo ładny ten Dodge jest, bardzo ładny. Dziękuję, man. Opuszczamy ekipę i jedziemy sobie w świat. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną, że oglądaliście ten tryb, czy tą misję frakcyjną. No było gorąco, naprawdę nie spodziewałem się, że to wygram. Cóż, po prostu brakuje mi słów do tej gry, no. Brakuje mi słów, coś niesamowitego.
Moi drodzy, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!